Witam serdecznie, moi drodzy, z tej strony Wasz Soul Voice. W tym odcinku chciałabym Wam opowiedzieć o dzikiej róży. Oczywiście róża ma samo piękno w sobie, jeśli myślicie o róży akurat, którą często kupujecie do wazonu, która służy jako dekoracja, jako wspaniały prezent chociażby, jeśli kogoś kochacie. W kolorze czerwonym na przykład. No cóż, może też być ochroną i pomocą przed złymi energiami, czy też złymi spojrzeniami niektórych osób, które na przykład Wam zazdroszczą. Ale dzisiaj skoncentruję się na róży, owszem, ale dzikiej róży. Róży tak zwanej leczniczej. I kochani, w ostatnich latach w ogóle rosnące jest bardzo zainteresowanie wszystkimi ziołowymi preparatami oraz badaniami w dużej ilości właśnie nad roślinami stosowanymi w medycynie tradycyjnej. I jedną właśnie z nich jest ta cudowna róża dzika, czyli Rosa cenina. Znana jako roślina lecznicza, słuchajcie, już od ponad 2000 lat. Więc nie jest to nic nowego i na pewno wielu z Was słyszało o dzikiej róży. Ale ja mimo to przypomnę kilka ciekawostek, które wydaje mi się są dość ważne i na pewno będą Wam przydatne, ponieważ uważam, że w każdym domu powinna znaleźć się dzika róża. A dlaczego? Za chwilę się o tym dowiecie. W ogóle na rynku farmaceutycznym znajduje się dwa tak jakby surowce o właściwościach leczniczych pochodzących właśnie od tej dzikiej róży. Owoce, kochani, róży oraz tak zwane orzeszki róży, czyli inaczej mówiąc nasiona. Dzika róża to krzew z rodziny, słuchajcie, różowatych. Generalnie proste. Znajduje szerokie zastosowanie nie tylko w lecznictwie, ale również, kochani, w kosmetologii i oczywiście farmaceutyce, no jakby inaczej. A także jeszcze, kochani, właśnie również w ziołolecznictwie oraz oczywiście w medycynie ludowej. Do wielu różnych obrzędów czy obrządków, nie wiem jak to tam się dokładnie mówi. Współcześnie ta dzika róża jest takim składnikiem wielu kosmetyków i suplementów niektórych osób diety chociażby. Przypisuje się jej przede wszystkim, kochani, działanie immunologiczne, dlatego wybrałam ją jako bardzo ciekawe zioło, o którym po prostu należy wspomnieć, czy też krótko mówiąc przypomnieć. Ta dzika róża to jeden z tak jakby superfoodów, krótko mówiąc, które rosną w Polsce. Na dodatek w naszym kraju spotkać można, słuchajcie, kilkadziesiąt odmian czy też gatunków tej rośliny, więc nie jest to tylko jeden gatunek, który od czasu do czasu możecie znaleźć dziko rosnący. Ta właśnie dzika róża ma kilkadziesiąt razy więcej, nie wiem czy wiecie, witaminy C niż wszystkie cytrusy. Tak, kochani. Dzika róża jest takim kolczastym krzewem, a jej potoczne nazwy to, inaczej mówiąc, szyprzyna i psia róża. W Polsce natomiast najpopularniejsza jest róża pomarszczona. A co ciekawe, każda z odmian właśnie tej rośliny znalazła zastosowanie w przemyśle właśnie farmaceutycznym, no i przede wszystkim kosmetologicznym, moje drogie panie, no oczywiście panowie również. Ekstrakty z tej, czy też z tych poszczególnych odmian służą również do produkcji suplementów właśnie diety i niegdyś używano jej między innymi do leczenia wścieklizny, nie wiem czy wiecie, a w czasie II wojny światowej była jednym z głównych źródeł właśnie witaminy C, której niestety w tamtym czasie wszystkim brakowało. Zresztą tej witaminy C, moi drodzy, brakuje również i teraz. Tylko wszystkim się wydaje, że jednak zapotrzebowanie na niej w ich organizmie jest ok. Ale to jest, słuchajcie, złudne.
witaminy C Wasz organizm nie produkuje. Dlatego, kochani, powinniście dostarczać jej bardzo duże ilości, żeby właśnie Wasz układ immunologiczny był, krótko mówiąc, na medal. No cóż, wracając do dzikiej róży. Dzika róża, może powiem teraz krótko o jej właściwościach, słuchajcie, leczniczych. Dzika róża zawiera dużą ilość witamin, przede wszystkim, jak wspomniałam, tej witaminy C. I dzięki temu stosuje się ją na bóle gardła przede wszystkim, niestrawności i, słuchajcie, różnego rodzaju stany zapalne układu moczowego. Dzika róża ma również korzystny wpływ na pracę Waszej wątroby, czy też poprawia pracę Waszych nerek oraz, powiedziałabym, wzmacnia naczynia krwionośne, dlatego jest bardzo dobra dla osób, które mają problemy z żyłami różnego rodzaju. Mają również problemy z homoroidami i z powstawaniem żylaków chociażby. Roślinę docenia oczywiście wiele osób chorujących również na miażdżycę. To taka ciekawostka, gdyż, kochani, zawarte w niej tak zwane flawonoidy redukują reaktywny tak zwany tlen z naszej krwi. No cóż, to tak po prostu pokrótce, ale oczywiście ja jeszcze nie skończyłam i muszę dodać, że można kupić krople oczyszczające na przykład z pokrzywą, z krzypem i dziką różą, które widziałam na internecie i są bardzo dobre, ponieważ moja koleżanka je wypróbowała i akurat przyszła mi ta myśl, więc muszę teraz o tym powiedzieć, żebym, kochani, nie zapomniała. Które oczywiście wspierają pracę układu moczowego oraz oczywiście ułatwiają oczyszczenie Waszego organizmu z toksyn, to tak na marginesie. Spożywanie, kochani, 3 owoców dzikiej róży dziennie dostarcza naszemu organizmowi pełną dawkę witaminy C i można je jednak przetwarzać na różne sposoby oczywiście, a entuzjaści tak zwanych nalewek i wina zbierają owoce nawet dzikiej róży, gdy zaczynają się tak zwane pierwsze przymrozki. Z kolei do produkcji na przykład dżemów i innych jakichś tam przetworów dziką różę należy zbierać między, słuchajcie, słyszałam, czerwcem a sierpniem, ponieważ ten czas jest dla niej najlepszy. Dzika róża jest jeszcze składnikiem bardzo popularnym w medycynie oczywiście ludowej i wchodzi jeszcze w skład wielu suplementów, o czym również wspominałam. I na przykład są różnego rodzaju syropy robione z dzikiej róży. Są to syropy przede wszystkim, kochani, na odporność, właśnie z dużą ilością witaminy C. I zdaje się, taki syrop ma stary i dobrze znany nam herbapol, ale nie chcę go oczywiście reklamować i to nie jest reklama, ale po prostu mi się przypomniało, że kiedyś taki syrop kupowałam i zdaje się był akurat z tej firmy. No cóż, wyjątkowe właściwości zdrowotne dzikiej róży wynikają między innymi z obecnej w jej tak jakby owocach tak zwanej kwercetyny. I według, szczerze mówiąc, naukowców, składnik ten, moi drodzy, potrafi zachować w ogóle rozwój, zahamować, tak. Potrafi zahamować, słuchajcie, rozwój komórek czerniaka. A to niestety jest bardzo ważne w dzisiejszych czasach, bo ten problem zaczyna mieć sporo ludzi. W medycynie jeszcze naturalnej dziką różę stosowano w ogóle od wieków na problemy przede wszystkim z nerkami. Tu zwracam się do osób, które mają kamicę nerkową, czyli kamyczki na nerkach, problemy z kłębuszkami nerkowymi, cóż jeszcze, kolkami nerkowymi, no i w ogóle generalnie z nerkami, z pracą tychże Waszych nerek, gdyż dzika róża ma działanie przede wszystkim, kochani, moczopędne i wspomaga oczyszczanie Waszego układu moczowego, więc naprawdę przysłuży się do wielu rzeczy, które mogą być po prostu w nie najlepszym stanie w Waszym organizmie. Tak bym to ujęła. Owoce, jeszcze słuchajcie, dzikiej róży nie są jedynymi tak jakby wartościowymi
i z takiego, jakby to ująć, zdrowotnego punktu widzenia, elementami tejże dzikiej róży. W jej w ogóle liściach i kwiatach znajdują się właśnie te flawonoidy, o których wspomniałam, o takich bardzo silnych właściwościach antyoksydacyjnych. I to ma bardzo duże, słuchajcie, znaczenie, bowiem dzięki nim jest także możliwe ograniczenie rozwoju komórek nowotworowych tego czerniaka. Co więcej, z nasion w ogóle owoców dzikiej róży wytłaczany jest, słuchajcie, olej zawierający dużą ilość witaminy A, kwasów przede wszystkim omega-3 i omega-6, więc uważam, że bardzo dobrze byłoby zaopatrzyć się w taki olej, jeśli po prostu macie taką możliwość. Dzika róża w ogóle w kosmetyce dzięki zawartości witaminy C i karotenu ma naprawdę bardzo korzystny wpływ na skórę, a obecność wymienionych składników oczywiście sprawia, że różane kosmetyki rozjaśniają naszą skórę, wyrównują oczywiście jej koloryt i oczywiście przede wszystkim odżywiają. Ekstrakt z tej dzikiej róży także rozjaśnia piegi, jeśli macie takowe. Przemysł w ogóle kosmetologiczny używa też dzikiej róży podczas produkcji kremów, toników, słuchajcie, żelów pod prysznic, mydeł, czy też nawet szamponów do włosów, więc jest to szerokie spektrum. I w branży kosmetycznej największym zainteresowaniem cieszy się ekstrakt właśnie z tejże dzikiej róży, olejek różany, który służy m.in. do produkcji perfum, gdyż ma naprawdę taki zajefajny, chciałam powiedzieć, aromat, wybaczcie za to sformułowanie. Co ciekawe, ma on również działanie antydepresyjne, nie wiem, czy o tym wszyscy wiedzą. I olejek różany oczywiście odżywia skórę, jest szczególnie przydatny dla cery, słuchajcie, bardzo wrażliwej i cery suchej, czyli takiej po 30. Określa się nawet mianem, powiedziałabym, najcenniejszego olejku eterycznego na świecie. I w związku z tym cena oczywiście kosmetyków nie należy do najniższych, no ale cóż, czego się nie robi, żeby być pięknym. Do produkcji w ogóle 1 kg oleju potrzeba aż 5 ton kwiatów róży, to taka ciekawostka. A olejki z dzikiej róży znajduje się m.in. w kremach na dzień, czy też czasami są również dodawane do kremów na noc. Olejki, czy też olejek różany jeszcze pomaga, słuchajcie, podczas leczenia silnych bólów migrenowych, przypomniało mi się, i pomaga w walce również z chorobą lokomocyjną i łagodzi takie objawy zespołu również przedmiesiączkowego, jeśli chodzi o nas, drogie panie. Ekstrakt tejże róży odmładza skórę, oczywiście normalizuje gruczoły łojowe, a nawet jest takim naturalnym, powiedziałabym, afrodyzjakiem, więc pomaga osobom z obniżonym libido. No cóż, można go używać zarówno do kąpieli, masażu, więc tu już nie będę Wam opowiadać. Również zmniejsza, kochani, rozstępy, jeśli macie rozstępy na ciele, i sprawia, że nie powstają po prostu nowe, więc podczas ćwiczeń, treningów niektórzy panowie również mają takie rozstępy, więc radziłabym kupić olejek różany. Kosmetyki z dzikiej róży są naprawdę cenne. Jednym z popularniejszych produktów tego typu jest krem do dojrzałej przede wszystkim skóry, a ta dzika róża sprawia, że komórki się po prostu odnawiają i ta cera zyskuje tak jakby wyrównany koloryt i dzięki niej właśnie wzmacnia się również kontur twarzy osoby, która po prostu używa kremu z dziką różą. Jednak nie znajdziemy wielu kosmetyków wyłącznie z ekstraktem oczywiście dzikiej róży. Są one pomieszane i wiele z nich zawiera również olej z innych owoców, jak na przykład chociażby z pestek moreli, a ekstrakt jeszcze z tej dzikiej róży świetnie sprawdza się, słuchajcie, podczas leczenia blizn pooperacyjnych i oraz blizn po oparzeniach oraz, kochani, zmarszczek, drogie panie. I kremy zawierające ten ekstrakt właśnie z tej dzikiej róży skutecznie regenerują Waszą skórę, dzięki nim oczywiście staje się ona zdrowsza, jędrniejsza i spłyca oczywiście drobne zmarszczki, redukuje plamy, cóż jeszcze, przebarwienia różnego rodzaju na skórze, jeśli macie. Stymuluje przede wszystkim, kochane i kochani, produkcję kolagenu i o to w zasadzie w tym wszystkim chodzi. W efekcie skóra szybciej powraca do po prostu pierwotnego stanu.
No cóż, sprzedaje się również woda różana, którą możecie kupić. W Egipcie na wycieczce przeważnie sprzedają do oczyszczenia twarzy różnego rodzaju kremiki na zmarszczki, egzemę. Cóż jeszcze, na odetchanie, czy jakby to powiedzieć, porów też również jest dobra. Także produkt jest rewelacyjny, stosowany naprawdę do różnego rodzaju peelingów skóry, jeszcze przypomina mi się, ponieważ ma właściwości oczyszczające, dobrze przylega do twarzy. Nic ująć, nic dodać, naprawdę świetna sprawa, jeśli chodzi o dziką różę, więc nie zapominajcie, kochani, o tym. I myślę, że w tym filmiku to byłoby wszystko. Pozdrawiam serdecznie, kupujcie dziką różę, bądźcie zdrowi, bądźcie odporni na wszystkie wirusy i bakterie, bo przede wszystkim dzika róża naprawdę pomoże Wam zwalczyć wiele przypadłości, o których wspominałam. Pa, pa, do usłyszenia, cześć!